Tym sezonem po raz a to jest kolejny odcinek z Beat Trip Runner 2 Future Legend of Rhythmalion. Słuchajcie, ja sobie zobaczę jeszcze, czy mikrofon dobrze ustawiony, nic się nie zmieniło. Jak sobie pamiętacie, skończyliśmy sobie ostatnio The Walk in Wonderland. Pokażę wam jeszcze, że ukończyliśmy to na 100%, nie licząc oczywiście perfektów plus, które według mnie są tylko bonusem w całym tym poziomie. W tych poziomach znaczy. O, tak to powiem. I zaczynamy drugi świat, The Emerald Brine. Właśnie, tak? Czyli szmaragdowa beczka? Nie wiem w sumie, co znaczyło brine, ale wydaje mi się, że brine to chyba była beczka. Słuchajcie, charakter sobie weźmiemy. I weźmiemy sobie Cucumber Babkina. Ponieważ... Bo tak. widzę, że tu potrzeba kluczyka, aby dostać skrzynkę, więc... No na razie tego nie zdobędziemy. A dobra, zaczynajmy. O, jest jakaś kasenka. Może ja lepiej to zostawię. Wydaje mi się, że to będzie jakiś chyba wodny poziom z tego, co widzę. Wow. Dance? A na co mi to? O, dobra, udało się bez przeszkód dojść do checkpointa. W ogóle te kolczaste gówna też się zmieniły. O, te na przykład. Albo to są nowe po prostu. Au, ej, lol, nie zauważyłem tego. Dum, 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 dum. Nice, dobra. Udało się bez większych przeszkód. Nie wiem w ogóle po co dają nam możliwość tańca. No i nice, jeszcze bullseye. Na sam środeczek. No niestety nie udało nam się skrzynek, ale... Zrobimy to później, kiedy odblokujemy sobie The Key Vault. To if by. Zmieńmy sobie postać teraz, bo ostatnio sobie nazbieraliśmy tych skrzynek, więc... Get in shirt set. Dobra. To if by. Zaczynajmy. Aktualnie mi się pobiera The Evil Within 2, więc ja się jaram naprawdę. Musiałem się czymś zająć po prostu, żeby nie wykorzystywać neta zbytnio. Dlatego teraz to nagrywam. Au! Zapomniałem, że to nie wyskocznia, trzeba podskoczyć. Wow, ja to ominąłem. Tam było retro. Idziemy najpierw po retro.
Ej, what? O co się tam uderzyłem? No co za pajac do mnie dzwoni? O, czekajcie. Zaraz wracam. Jestem z powrotem. Możemy dalej lamić. Bum, bum, bum. Dobra, wiecie co? Później to wezmę. Teraz jak mi się udało, to... Dobra. Auć. W ogóle mamy jakąś rybę, która też pewnie będzie playable, że tak powiem. Playable to znaczy grywalne, wiecie? Pewnie nie wiedzieliście. Dobra, sprawdźmy ścieżkę śmierci. Nie, ominąłem. Nie, pierdziele, ile teraz... Dobra, ale przy ścieżce śmierci, z tego co widziałem, to nic nie było. Więc my sobie po prostu pójdziemy tutaj. No i teraz dużo złotka dostaniemy. Nice. Udało się. No, świat powiem wam fajny, bo jest kolorowy. Ja lubię takie klimaty bardziej tropikalne, palmy i te inne sprawy. I bullseye znowu trafiony. Dziękuję. Dobra, ale sobie powtórzymy ten poziom ze względu na retro. Dobra, nice. Udało się. Dobra, skupienie. Auć. Au, już myślałem, że to jest zejście. Ej, klikałem w górę! Żałosne. Dobra, gramy jeszcze raz, no co? A dużo złota tam było przy tych wyskoczniach w sumie. A się zdziwiłem. Ale retro... zaczyna sprawiać coraz to większe wyzwanie z każdym poziomem. Przy końcu byliśmy, naprawdę.
O Boże, jestem idiotą. Dobra, 7 na 25. Jest ok. Mamy zrobione. Salty Bath. Ciekawe, co tam po lewo będzie. Tam w sumie nie ma nic dalej. Dobra, Salty Bath. Oh my god, nie! Oj, 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 oj. Ja to chyba muszę całą mapę tutaj jeździć. I mi pokazują takie rzeczy. Wią, 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 wią. Ja pierdzielę, jak to jest trudne do ogarnięcia. Nie wiem, że to tak przytrzymać trzeba. Przeskoczyć, nie? Patologiś. Myślałem, że trzeba będzie przeskoczyć. Ajajaj, no. Kto jest głupie. Ej, serio, ja tego nie ogarnę. No, super. Przeżyłem najgorszy chyba kawałek. No! Nie skomentuję tego. Może lepiej nie. No! Jak to trzeba wyliczyć w ogóle, nie? Wow. Boże, myślałem, że jeszcze złamię przed tym checkpointem, nie? Aj, no! Aj, serio, to jest przesrane! Nie potraficie zrobić normalnych przeszkód? Czy bym mógł normalnie zrobić to złoto, chociaż... Alternate exit. Aha, i mi się ten poziom blokuje. Okej. Okay. Mhm. To ma sens. Dobra, graus. Niestety będziemy musieli chyba sobie powtórzyć ten poziom. Jezu, to jest dodatkowy. A już normalny mi sprawiają problem. Musimy powtórzyć ten poziom, bo nie zrobiliśmy go na 100%. Ten początek był serio trudny. Musiałem się skupić i to poważnie. Thank you.
Hi. Super. Ja, pierdolę. Wyglądam jakbym miał downa. W sumie już mam. Trzeba pamiętać o takich rzeczach. Dobra. I don't comment this shit. Nice. Udało się. Tu powinien być czerwony dywan specjalnie dla mnie. Kurwa. No trudno. Okej. Floyd Freeway. Wydaje mi się, że Salty Splendor zrobimy i będziemy kończyć najprawdopodobniej. No to najprawdopodobniej. A new friend awaits. Aha, czyli po tym... o Jezu. Wow. Boże, to się odbijało, zapomniałem. Au. Okej. Dobra. Nie wierzę w to. W dupie mam to jebane Nemo. Co to w ogóle jest? Widziałem, że kiedyś mi się tak zdarzy, że ostatnie złoto mi zostanie, a ja go nie zbiorę. Wiecie co? Ja może ten poziom zostawię sobie, go przejdę poza nagrywaniem. Widzieliście, gdzie jest ostatnie złoto, tylko ja go nie zebrałem. Ale chyba zrobię sobie jeszcze Fluid Freeway. Powiem wam, że tamten poziom, pomimo tego, że był dodatkowy, to był bardzo prosty.
Matko. Reverse Merman. Aha. No dobra. Zobaczmy, co to jest w ogóle. Floyd Freeway, zaczynamy. Gdzie mi tutaj skrzynkę? Boże! Jak to wygląda? Jak mu jaja skaczą. Nie wierzę. Czy zwracam uwagę na takie rzeczy? Pim! Jak płynie, nie? Boże, jeszcze skarpetki są? Tkoły nogi. Nie wiem, bo już myślałem, że to Polak. Ej, dziwnie mi się nim steruje, naprawdę. O, ho, ho. Ej, serio, jemu to kija, Boże. Ta gra jest plus 7, czy co? Bo ja nie wiem w sumie. Bo na to nie wygląda. What? Okej, idziemy ścieżką śmieci, bo tam było retro. Ja zaraz po retro zmieniam sobie postać, bo ja nie. To jest jakaś parodia. Co to ma być za postać? To jest gra dla dzieci. Aż jestem przerażony. Naprawdę. Dobra, widzieliście tą postać. Wystarczy wam tych widoków, wiecie? Zdecydowanie ty, Aniu. Nie możesz patrzeć na takie rzeczy. Zapewne Ania to ogląda. Wow. Okej. Easy. Pikam, 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 pikam. Mamy retro. The Sea of Soul. Nie, ja muszę zmienić tą postać, naprawdę. Bo suńcie mu te jaja, bo to jest okropne, naprawdę. Defaulta biorę. Nie będę nosić tej ryby, sorry. A co jest patologisz? Przejdziemy sobie ten poziom i kończymy. Jezu, nie chciałem tu iść. Ała, się zapatrzyłem na to retro. To będzie długi poziom.
denerwujący poziom. Oj, tam chyba była skrzynka. Tak mi się wydaje. Bo matko, w ogóle gdzie my jesteśmy? Czyli co? Musimy jeszcze po skrzynkę zapierdzielać. Na pewno. Bo mi się coś przywidziało. Miałem jakiś zwidycz, coś. Ale nie, nie sądzę. Nie sądzę. Pum, 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 pum. No, za pierwszym razem się udało. Boże. Ta ryba jest ohydna, naprawdę. Boże, no czemu? Pierwszym razem mi się udawało! Co to ma być? Dziękuję! Łaskawcy pierdoleni. Dziękuję. Bullseye. Udało się? Okej. Udało się zrobić, no perfect plus nawet. Jeszcze długa droga do tego klucza. Tak, słuchajcie, przed następnym odcinkiem ja sobie wymaksuję ten poziom. O, mam już ten odblokowany. Great Expectations. W następnym odcinku na początku przywitam się. Zrobię cięcie. I zobaczycie, jak zdobywam tą skrzynkę. Żeby nie tracić czasu od razu. Później chyba zrobimy sobie Great Expectations. A dopiero później zajmiemy się The Sea of Soul. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z BitTripRunner 2 Future Legend of Rhythm Alien.